Szanowni państwo, szanowne jury, co to jest metal? Jednym kojarzy się z ciężkim gitarowym brzmieniem, innym kojarzy się z osobą w czarnych włosach, ubranym na czarno. Wiadomo, nie kojarzy się metal z materiałem konstrukcyjnym. Taki zwykły, szary, charakteryzuje się połyskiem, przewodzi ciepło, prąd, to wszystko wiemy. Ale czy wewnątrz dzieje się coś interesującego? No, otóż tak, metal, Weźmy tutaj pod uwagę proces odlewania ciekłego metalu do form. W czasie tego procesu metal krzepnie oraz krystalizuje. Co to oznacza? Jego atomy układają się w ściśle ułożony sposób, ale nie dzieje się tak w całej objętości materiału. Powstają tzw. błędy ułożenia, które, pojawiają się, które są w całym materiale i co to, co to powoduje? przez te błędy ułożenia w czasie próby na przykład zgięcia tego metalu te błędy ułożenia przemieszczają się wewnątrz materiału warunkując odkształcenie plastyczne czym jest odkształcenie plastyczne to jest takie odkształcenie w czasie którego nie dochodzi do przerwania ciągłości materiału gdyby takie błędy nie występowały wówczas materiał stałby się twardy i kruchy czyli przy próbie złamania doszłoby do jego kruchego pęknięcia ale my żyjemy w świecie rzeczywistym, nie w świecie wyimaginowanym i błędy ułożenia pojawiają się zawsze. W jaki sposób można więc sprawić, żeby ten materiał był twardszy? Otóż można te błędy ułożenia blokować, ograniczając ich ruch za pomocą dodawania innego materiału. Ja zajmuję się tytanem oraz stopem z aluminium i wanadem i wykorzystuję do tego, do tego celu laser, ogromny laser dużej mocy, dzięki którym jestem w stanie roztopić niewielki fragment materiału na jego powierzchni. I wówczas do ciekłego jeziorka, który powstaje na tym materiale, jestem w stanie dodać inny materiał, który właśnie blokuje ruch tych błędów ułożenia, co znacznie zmienia własności tego materiału. Dlaczego tytan i stop z aluminium i wanadem? Otóż jest to bardzo ciekawy bardzo ciekawy materiał, który charakteryzuje się interesującymi własnościami, między innymi wysoką odpornością korozyjną oraz świetnym stosunkiem wytrzymałości do masy. Jednakże jest jedna bardzo istotna wada właściwie tytanu i jego stopów. Jest to cena, bierze się to z wysokich kosztów wytworzenia tego materiału. Jednakże najnowsze badania pokazują, że można ten tytan wytworzyć znacznie mniejszym kosztem i za niedługo, kilka lat ta technologia przeniesie się z laboratoriów do przemysłu i wówczas, kiedy ta technologia będzie ogólnodostępna i wyroby tytanowe będą znacznie tańsze i będą znacznie szerzej wykorzystywane w przemyśle i w każdej, w każdej gałęzi właściwie życia ludzkiego, wówczas wszystkie moje pomysły, jak na razie innowatorskie, będą miały znacznie szersze zastosowanie aniżeli miałyby teraz. Dziękuję bardzo.